Siemanko, z tej strony Czekolad, witam was w kolejnym filmie na naszym kanale i witam was razem z kanali. Dzień dobry. No i słuchajcie, dzisiaj robimy ogromny challenge, ponieważ dzisiaj czeka nas... lubisz wodę? Lubisz nie, pływać? Nie, totalnie nie. To się super składa, bo będziemy dzisiaj pływać, a raczej ten, kto będzie pływał, to przegrywa. Ponieważ dzisiaj będziemy grać na mapce, w której mamy 10 minut na przygotowanie się i po tych 10 minutach pojawia się tsunami i będzie zalewało mapę. I kto pierwszy utonie, ten przegrywa, kto przetrwa, ten wygrywa. I gramy dzisiaj o... deser! Znowu? Tak, bo ty nigdy nie kupujesz mi żadnych deserów, jak które to nie? Chcę. Jak no bo to nie? Ja mam specjalne ciastka i ty ciastek mi nigdy nie kupujesz. A ja co dostanę? Normalne ciastko? To jest niesprawiedliwe. A co byś chciał w takim razie? Ty byś chciał pewnie chipsy. Wiesz co, ja nawet nie biorę pod uwagę, co bym chciał, bo ja nawet nie biorę pod uwagę, że miałbym przegrać. Więc start... chwila, ale nie, jak ja wygram, to ja dostaję, tak? No tak. No i co wtedy? No i nic nie mam, w takim razie dostajemy oboje ciastko. Pieniądze. Okej, proszę bardzo, i pojawiłem się na mapce. Czy ty też tu jesteś? Też tu jesteś. Okej, czyli już wiadomo, co mamy robić, prawda? Wszystko tak. Jasne. Tak, prawdopodobnie tak. Wiesz co... Czy jest tu jakieś drewno? Dlaczego my tu ja drzew biorę? Nie mamy. Czemu my tu nie mamy drzew? Ale po co ci takie rzeczy? No, jak to co? Muszę zrobić sobie przecież wszystko. Ale po co? Jakby jak ci woda zaleje, to woda będzie po prostu się podnosić, więc... No, ale jak wpadniesz do wody, to przegrywasz. Więc nie możesz jej dotknąć nawet. Ja sobie dam radę. Jesteś taka pewna? Bez drewna? Dobra, to ja cały domek zabieram i nie będziesz miała ani kawałka drewna. Ale po co drewno? Jakby... ja nie rozumiem. Chwila, przecież... to była skrzynka. Co było w skrzynce? Nieważne. Co było w skrzynce? A co miało być w skrzynce? Nieważne. Jaki super ekstra itemek zdobyłaś dzięki temu, że masz skrzynkę? Żaden. Nawet ci mogę dać. Chcesz ten super itemek? Nie, w takim razie, skoro to jest taki super itemek, że chcesz mi go dać, to mnie to nie interesuje. Oh. Dobra, ja sobie przede wszystkim... ale poczekaj. Robię znaczy, wszystko. Powiem ci tak, nie wiem, czy ja się powinnam dzielić z tobą moją strategią, ale moja strategia jest po prostu... jak woda się podnosi, to... jaki jest pierwszy tutaj, co ci przychodzi do głowy? Podejrzewam, że będziesz próbowała robić klocek pod siebie i na samą. Absolutnie, skąd wiedziałeś? Ja, tak, to jest bo to jest również strategia, moja strategia, dziękuję, więc... mój drogi. Tak, też chcesz robić klocek pod dokładnie, siebie, kochanie? Dokładnie. Rozumiem, okej, szanuję, w porządku. Muszę w takim razie uzbierać jak najwięcej normalnie pewnej rzeczy. Bym powiedziała, nie no, jak wiesz... jak ja mam się ratować, no to w takim razie moje homies idą ze mną, ale wydaje mi się, że ta owca, ja po prostu widzę po jej oczach, że gdyby ona miała tylko i wyłącznie jedną szansę, aby mnie zepchnąć, to by to będę przebrzuda zrobiła. Tak czy nie? Na 100%. Tak czy nie? Dokładnie, też mi tak wydaje. Ty masz nie ma tutaj przyjaciół ty w tej wyglądasz jako osoba, którą mi się łatwo spychało, wiesz? Bo wiesz, takie są osoby, które mają taką punchable face, że chce się ją uderzyć. Ty masz taką twarz, że chciałoby cię zepchnąć, wiesz? A wiesz co, ja myślę, że to od ciebie emanuje ten taki chochlikowy... O, dzień dobry. O czym to... przepraszam, to co chcesz powiedzieć teraz? Jakiś chochlikowy od ciebie... The fact ciebie that's supposed to mean, ha? Huh? Emanuje ten, jak to się nazywa, promień taki, takie wrażenie sprawiasz, że... ja wiem? Że ty byś sobie świetnie poradziła, jakbyś była zepchnięta. No właśnie... przepraszam bardzo, jak ja bym została zepchnięta, ja nie potrafię pływać, okej? Okay? Znaczy ja potrafię pływać tak na levelu drugim maksymalnie i jak ktoś by mnie zepchnął, to oj, to by się nie zakończyło dobrze, więc proszę cię, nie spychaj mnie, okej? Okay? Wykorzystam tą informację. Możesz na pewno po prostu poczekać, że sama spadnę, ponieważ to się prawdopodobnie na pewno zadzieje. Wykorzystam tą informację za jakieś 10 minut, kiedy skończy się czas oczekiwania i trzeba będzie tutaj walczyć. Na 100%. Powiem ci tak, no jak to zrobisz, to to zrobisz, jakby co ja ci mogę poradzić, no ja po prostu mogę... No co? Diamenty znalazłeś? Nie. A co znalazłeś? Coś lepszego. Co jest lepszego niż od diamentów? Znalazłem łódkę diamentową. Przecież wiesz, że mogę patrzeć zaraz na twój monitor, jak się... No i to powinieneś widzieć w takim razie, skoro się no to pokaż tą diamentową łódkę. No ja się nie będę... no pokaż tą diamentową łódkę, jak jest taki cwany, co? Nie będę no dawaj, pokazywał no monitora. Pokaż mi. Pokaż mi tej chwili już. Łapą, tutaj widzę twoją postać w Minecrafcie. Pokaż mi front, co masz. Co o masz w kieszeni? To jest o łódka Jezu, diamentowa. Kurczaka, masz. No łódka diamentowa, o co ci chodzi? Chwila, czy tu był... aha, dobra, tutaj był śnieg. Brakuje mi bardzo jednej ważnej rzeczy. No. A ja ci nie będę mówił, ty sobie sama tutaj no, rób, co ale... tam robisz. No, dobra.
No dobra, ty też nie będę mówić nic. O, bardzo dobrze, i mi nie mów. No i to by nie powiem. No i dobra. No ja i dobra. Tak się będziemy bawić, tak się będziemy bawić. Potrzebuję jednej ekstremalnie... What the fuck? Co? Nic. No co, no powiedz mi, jak ty tak nie, reagujesz, gra to mi ja się chcę buguje, wiedzieć. No gra mi się buguje, co ci mogę powiedzieć więcej. Nieprawda, przecież na pewno się nie buguje, oszukujesz mnie. Mam to, co chciałem. Mam dokładnie nie, no ja nie to, co chciałem. Ja proponuję ci, ja ci tylko powiem taką jedną rzecz, zanim jeszcze nam tutaj czas minie cały i tak dalej. Proponuję ci wkopywać się w ziemię, gdzieś tam z boku. Po co? O, tu są skrzynki. Po co? Czy ty byłaś w tych skrzynkach, które są na szczycie? Nie. To ja idę. Dobra, to idź sobie. Co te skrzynki tu robią? Czy to są jakieś itemki w środku? Nie wiem, są? Halo? Tu? Są! Jakie? Są! Jakie? I tam jest jeszcze jeden, tak? Na grzybku. Może pod grzybkami są też skrzynki. Nie, tu jest pajęczyna. A tu? A tu zabrałaś. Nieprawda, ja nic nie zabierałam. Zabierałaś. Nieprawda, nic nie zabierałam, nic. Zabierałaś. Nigdy, czy oczywiście, źle mi się z oczu patrzy? O, no tak, nie dość, że chcecie się zepchnąć, to jeszcze tutaj ci z oczu źle patrzy. Tak, zgadzam się w pełni. Ja się absolutnie nie zgadzam, ja nic nie zabrałam, a jeżeli bym coś na pewno zabrała, to i tak bym nie potrafiła prawdopodobnie tego użyć, więc wychodzi na jedno i to samo. Pyk, to jest moje. Mamy jeszcze 274 sekundy, czy to jest dużo, czy to jest mało? Wiesz co? Pojęcia to ja nie mam. Podziel sobie to przez 60 sekund, to będziesz wiedział, ile na minus zostało. Ja nie umiem. No to, przecież ty byłeś na matwizie, ty jesteś matematykiem. Ja to, że byłem na matwizie, nie znaczy, że miałem same piątki z matematyki. Okej, okay, ja z matematyki miałem w pewnym momencie nawet jest zagrożenie, 4 więc... minuty. 4 minuty są. Doskonale. Uuu, jakaś jaskinia. A skąd ta jaskinia? Nie wiem, ale jakaś taka wielka. Co ale się... po co ty zbierasz te itemy? Przecież tak naprawdę to tylko co się zadzieje, no to że woda zacznie się podnosić i po prostu będzie coraz wyżej i wyżej, no to masz po prostu mieć bloki, którymi możesz się podnosić i to tyle. No ja nie wiem, jaką ty większą tutaj tą masz strategię, ja naprawdę. Ja tutaj będę to robił na 200 IQ, a nie na 5 IQ jak ty. Ale... No dobra, ja może się przyznam, że to nie jest zbyt najmądrzejsza sprawa, jaką można zrobić. Ja nie uznaję siebie za bardzo mądrą osobę. I co? I jakby chcesz mi powiedzieć, że jeszcze jest jakiś sposób, na który nawet nie wpadłam? Na pewno. Okay. Ale na pewno jest też sposób, na który ja nie wpadłem, więc... Zobaczymy. Mój drogi, zostało nam około 3 minuty. Okej, to nie jest dużo. To jest bardzo mało, rzekłbym. Ja nawet nie mam staka kobla, żeby się podsadzać. A po co akurat kobla? Nie wiem, cokolwiek, no mam... No przecież Dirta się o wiele łatwiej wykopuje. Ale ja mam tutaj kilo w sobie ten ironowy, więc ja sobie mogę robić co ja chcę. I proszę mnie tutaj nie... Właśnie, dokładnie. Słucham, ale o co chodzi? Nie odzywać się, nie przeszkadzać. Ale ja ci przecież próbuję pomóc. Pomóc w czym niby? No powiedzieć, że nie ma zielonego po prostu... Zielonego pojęcia, nie ma zielonej szansy, nie ma po prostu po co normalnie kobla wykopywać, przecież blok to blok i ziemia też jest blokiem. Wiecie, no, że... No jest. No właśnie o to chodzi, że no jakby po prostu... Aha, ja tutaj byłem. Powinnam chyba przygotować sobie jedzenie. Bardzo możliwe. Ja tego nie zrobiłem, więc ja będę głodował prawdopodobnie. Ojojoj. Pyk. To niezręczne. Tutaj podobno są jakieś wkopane w ziemię miejsca, gdzie są fajne rzeczy i fajne itemki do zdobycia, ale ja tych miejsc nie mogę znaleźć. A jesteś pewien, że tego nie znalazłam? Kopię i kopię. Wiesz, że zostało na 2 minuty? Wiem. Ojejku, czuję się... O! Czy to jest to? Znalazłeś? To miejsce? Coś tu jest. Pokaż mi. Jest mob spawner. Czy mogę go zniszczyłem mob spawner i mam skrzynki. Pokaż jakie skrzynki! O nie! Woda mnie prawie... Tknęła. A co to jest w tych skrzynkach? Drabina. Drabina. I wędka. Lack nie. of the sea. O nie. Jakbyś się wkopała, to byś zobaczyła. Ale... Idę na górę w takim razie, 103. Myślę, że to jest już czas, żeby powoli wychodzić. Ja też bym chciała wędkę. Wędka to jest takie 200 IQ. Czemu o tym nie pomyślałam wcześniej? Mam dwie wędki. Czy masz jakiś item, który byś mogła ze mną się przehandlować? Szczerze mówiąc, nie za bardzo. Jeśli miałabyś coś, to ja bym się chętnie z tobą przehandlował. Ja nie mam. No, weź pod uwagę, że wiesz, że ja po prostu stawiam wszystko na jedną kartę. No cóż...
No, trochę no, tak niezręcznie. Trochę smutno, niezręcznie, kurczę, no. No, no tak bardzo. W takim razie niezręcznie wygram chyba. Cicho, bądź, no ja zasługuję na moje ciastko. Jak mi nie sam nie kupujesz, to sam sobie kupię. No co, próbujesz mi tutaj na litość wziąć, he? Nieprawda, nieprawda. Wszystko to jest kłamstwo, oszczerstwo, pomówienie i... Zostało minuta. Aha. Dobra, to chyba już trzeba zaczynać, co? Powolutku trzeba będzie, aczkolwiek ja tu mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia, bardzo ważną. Tą jaką? Sprawą jest no? Zdobycie jak najwięcej drewna. A po co ci drewna? Żeby móc budować chociażby łódkę. A po co ci łódka? Czy ja mogę łódkę zbudować, czy mnie nie będzie nie no będzie ja bym mi biło? Nie, ja bym nie budowała łódki, będę szczera. O nie, śnieg! Wpadłem w śnieg. O nie. O nie, już tylko trzy. Ja się stresuję! Wiesz jak się stresuję? Jak się stresujesz? Jak jest na maturze ustnej, dawane są ci te zadania i musisz się przygotować w 10 minut i nie masz żadnego pojęcia, co masz napisać. Dobra, dobra, ja zrobiłem tyle, ile mogłem. Czy to jest wyżej, czy tam to jest niżej? Dobra, okej. Okay. I? Okay. Woda się podnosi. A ja myślałam, że od razu tak po prostu nas zaleje. Nie, no, od samego dołu idzie, więc. A dobra, to jeszcze mogą sobie jakieś rzeczy wykopać, tak? Bardzo możliwe. Ja sobie tutaj zrobię coś. Ty już takiego. Od razu? Wiesz co, nie od razu, ale ja tutaj mam jedną rzecz, którą muszę zrobić. Bardzo ważną. Jaką? Jest ekstremalnie ważna rzecz. Jaka? Przepalić sobie rzeczy. A po co ci przepalenie rzeczy? A nie wiem, o tako. A dobra, no to sobie rób. Ja tu sobie jeszcze postawię crafting table, proszę bardzo. I teraz tak, dla bezpieczeństwa mam to. Będę szczera, to jest bardzo niezręczne to, co się tutaj dzieje. Czemu? Ponieważ ty robisz jakieś takie rzeczy, wszystko ogarniasz, a ja po prostu sobie egzystuję z moim dirtem. No i widzę, że sobie to jakoś tak średnio sobie radzisz, no. Czemu sobie średnio radzę? Ej, w ogóle ta woda bardzo szybko rośnie, 34. 35 i jeszcze jej nie widać, ale myślę, że zaraz będziemy widzieć, jak troszeczkę podejdzie do góry. Jesteśmy teraz na poziomie 84. Czy pójdziesz spać? Jak? No nie wiem, zaśniesz jakoś? To powinienem mieć łóżko? No. Nie mam łóżka. To nawet ja nie mam żadnego... Łóżko sobie zrobiłaś, a nie zrobiłaś sobie niczego większego? Znalazłam łóżko! Znalazłam! No to ja niestety nie miałem takiego szczęścia. Mam tu bardzo dużo drabinek. Mogę sobie zrobić ścianę z drabinek. Ale po co? Ja po prostu będę czekać i moją strategią jest po prostu czekanie i bycie wkurzającym. Także ja polecam szczególnie tą. Naprawdę. Okej. Więc ja po prostu będę siedzieć, będę tutaj koczować, będę się patrzeć na wodę, która jeszcze z tego co widzę, no nie pojawia się. Jeszcze nie wypływa z dziur. Tak, i dziur. Jeżeli ja padnę, to po prostu oznaczało, że wykopałam za mało dirta. O, widzę wodę. Gdzie? Widzę wodę, już w moim wykopie jest woda. A w moim żadnym. O! Oj, dobra, lecimy. Strategia, to jest ta strategia. Jaka strategia? Już do góry? Tak. Ale to jeszcze nie jest tak ten, jeszcze nie jest tak nie, tyle. Nie, strategia jest na tyle, wykorzystać cały dirt, który jest i żyć po prostu. Ale i liczyć, wiesz, że masz mniej. Jest limit wysokości, na którym możesz się wybudować. Jak to? No przecież nie możesz się budować w nieskończoność. A, no oczywiście, tym limitem jest tyle, ile dirta po prostu wykopałam. O, ja tu sobie usmażę troszeczkę tak, jedzonka. Tak, limitem nie jest, nie, bo limitem są moje możliwości. Jeszcze, więc ja mam jeszcze 3 staki dirta. Co? Ja sobie... No. No to chyba mamy zwycięzcę w takim razie. Ja nie mam tyle. No, mówiłam ci, żeby się inaczej tak w takim razie tutaj ten ogarnąć. Czyżby po prostu strategia największego nuba w Minecrafcie? Nie pomyślałem. Była bardziej skuteczna niż tutaj naprawdę minecraftowego youtubera. Bardzo nie pomyślałem. W takim razie... Patrz na mnie! Ja sobie... Co? Nie. Uciekamy. Muszę wykorzystać całą moją możliwą ilość bloków. Czy możemy się spychać? Nie. Jesteś pewna? Bo ja jakbym tak na przykład z łuku do ciebie strzelił. Przestań! To jest niemoralne, nielogiczne. To jest bardzo zła sytuacja finansowa, żebyś był. I to jest absolutnie nieprawdopodobne, gdybyś to tak zrobił.
Czy ja to mogę sobie... Poza tym powiem ci tyle, że życzę szczęścia, żeby w ogóle do mnie dojść. O, o, tak, tak, tak. Coś bierze? Nie o bierze. Nie! Co? To jest tyle. Skończyło ci się? Tak, jednak jest niebo dla moich umiejętności. Ja nie mogę nic łowić, bo się ta woda podnosi cały czas. No to co ja ci poradzę? No, ja tu już siedzę, ja tu już koczuję. No co to ma być za wędka, skoro mi cały czas się woda podnosi i spłoszy ryby, co? Chwila, chyba że ja mogę sobie na przykład... Czy ja mogę sobie na przykład owce tutaj podrzucić? Owco? Krówko? Krówka? Nie mogę. Może ty, krówko? Do góry? O, mogę! Wiesz, jaki będzie największy 200 IQ moment po prostu w moim przypadku? Jaki? Jak przez przypadek przestanę naciskać shift. Ale to co, ty na krawędzi stoisz jakiś? Nie, ale właśnie ja sobie teraz robię większą krawędź, żeby nie było takiego problemu, ale po prostu ja wiem. Ja wiem, że ja teraz zaraz tutaj sobie tutaj będę rozbudować moją platformę. Gdzie ty jeszcze jesteś? Nie mogę wyżej już iść. Ale to w ogóle, czy da się tak wysoko jeszcze wejść? Tak! Ale to jest najwyżej, jak się da. Mogłem zrobić sobie łuk. Miałbym tutaj wygraną w kieszeni wtedy. A to przepraszam bardzo, ty tego łuku nie zrobiłeś? No nie, oczywiście, że nie mam tego. To mnie szantażowałeś? Mam wędkę, mogę cię wędką złapać. Ja nie jestem rybą. Znaczy jestem w sumie ten, możesz być rybą. Możesz być rybą. Proszę, nie rób takich rzeczy. Musimy się bardzo wielbić, jako bracia. A, wiesz co? Słucham? Jest pewien problem. Jaki? Bo ja już nie mam. Wiedziałam. Mam jeszcze trochę drewna. Myślałam, że skomentujesz to, że nazwałam cię bratem, ale wiesz, to tak... Trochę andesytu. No, to powodzenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście... Kurczę, 12, jesteś 13. Na moim poziomie. Jestem? Tak. Prawie. Jesteś, Mendo, przybrzmiał na moim poziomie. Ale jest... brakuje. To jak nie jest, to? To nie wszystko. Nie, no jakby jesteś na moim poziomie. No autentycznie. No nie jestem niżej. No jesteś na moim poziomie jak nic. Jestem niżej, mogę się jeszcze piecykiem podrzucić. No i jesteś na moim poziomie, spróbuj jeszcze wyżej się podnieść. No, nie mam jak, bo nie mam czym. A, wydaje mi się, słuchaj, jeszcze że naprawdę... Jeszcze jestem jeden klocek niżej od ciebie. Nie, no ono to w takim razie, ale to było po prostu... Śmieszne, jakbym wygrała jednym klockiem. Ale ja mam. Ja będę umierał wolniej, bo mam Iron Chestplate. Ha? Ale wydaje mi się, że woda działa jakoś, wiesz, tak inaczej trochę. Czy masz może crafting table pożyczyć? Nie mam. I w ogóle to jest problem. Bo ja bym, jakbyś miała crafting table, to bym sobie teraz zrobił coś. A tak... Nie, nic ci nie pożyczę, odczep się ode mnie. Co ty tutaj próbujesz już handlować? Kto ci na to pozwolił? Nie ma takiej opcji w ogóle. Ja mam większy problem, a nie ja twoje na brak miejscu. Craftingu. Było sobie zrobić. Poza tym zejdź sobie dwa poziomy niżej, masz drewno. Ha, ha, idź sobie, no. Nie mogę. No, tak sobie ten, tak sobie pościeliłeś, tak się wyśpisz. Nie mogę, bo są te cztery poziomy wtedy, żeby zrobić crafting table. To co ja ci poradzę? Wiesz co ja ci radzę? Co? Żebyś sobie zrobiła łóżko. Czemu? Wtedy będziesz miała spawn point. A ja już mam zrobiłam. Ja już zrobiłam, skąd wiesz, że nie masz? Nie ma tu łóżka. Bo ja nie mogę go postawić. Bo za wysoko, a ja mogę. Jakbyś sobie zeszła level niżej, to byś mogła. No dobra. Poczekaj, bo ja wiesz, ja jeszcze mam ze trzy staki. Jak to planujesz? Nie! No i żeś zrobił. No dobra, no to już wiadomo, co się dzieje. Nie przemyślałem tego. Bo ja nie mam klocków już. To bardzo mi przykro z twojego powodu. Ja chciałem mieć klocki, ale nie mam. No to bardzo mi przykro z twojego powodu. No to w takim razie zobaczmy, jak się tutaj woda podnosi. No się podnosi, będziemy sobie tutaj słuchaj. Możemy sobie porozmawiać o życiu. Możemy sobie porozmawiać o dlaczego istnieje tak jak... No chodź no! Nie, dlaczego miałbym przyjść? Będziemy tutaj siedzieć i ja po prostu Naprawdę to jest jedyna twoja tutaj strategia teraz? Może jakiś blok uda mi się z wody wyciągnąć, tak? No dawaj,
Dawaj, próbujesz. Ale nie, wędkami ginie, bo jest za nisko. No, bardzo przygra w takim razie mi z tego powodu. Może jakby tak. Mhm. Nie, nadal za nisko. To przykre. Masz jakąś historię do opowiedzenia? Nie, w sumie wiesz co, jakby mało się rzeczy działo dzisiaj, powiem ci szczerze. Oprócz tego, że mi się autobus spóźnił o 6 minut i muszę pisać moją pracę magisterską. Co tam u ciebie, mordo? A w porządku, fajnie jest, fajnie. No. Siedzę sobie. No, ja też sobie chilluję, fajnie, sobie, fajnie. Wiesz co, mięsko sobie zjem, chociaż nie muszę, bo mam jedzenie na maksa. Ja też mam jedzenie na maksa. No, to tak. Słuchaj, tak się, tak się żyje tutaj, nie? Może ktoś... Ej. Co? A jak... A nie, siodło potrzebowałbym. A jakbym tak sobie siadł na śwince... I co? Albo na krówce. I wtedy... Ona będzie się unosiła, ja się będę unosił na niej. To w sumie jest dobra strategia, powiem ci szczerze. Jakby, to jest jakby jakaś strategia, to prawda. Powiem ci tak, na pewno ja ustalam nową zasadę. Jeżeli tylko A nieważne, ta zasada jest tak nieważna. Jeśli co? Nieprawda, bo chciałam powiedzieć, że jeżeli będziesz próbował do mnie dokopywać, to po prostu zginiesz. Ale ty nie masz bloków, także... Może i nie mam. Dużo nie możesz zrobić. Piecyk, czy ja mogę coś z tym piecykiem zrobić? Nie dam ci na crafting. Trzymam go w razie czego, to będzie mój piecyk... Afaryjny. Ratunku. Za 5 minut... Co? Border się zmniejsza? Będzie się zmniejszał za 5 minut. O. Czyli musimy Aha, się... chwila, to woda się tylko dotąd podniosła? Jak to? Tak. Nie! Tak. Nie! Co? Ta gra... Nie! W takim razie zbierać jak najwięcej. Nie! Nie! Zbierać jak najwięcej. Nie ma tak! Nie próbuj nawet! Nie dotykaj mnie! No to trochę za wysoko się podniosłaś w takim razie. Cicho bądź! Nieprawda! Ja wszystko mam pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. Idealnie, jest wszystko oger. Okej. Okay. O nie. Dobra, w takim razie możemy sobie na sam dół zejść. Okej. Okay. Jak się na sam dół zejdziemy, będę miał... Co będziesz miał? Idealne miejsce, żeby wejść na sam środek. Wtedy na samym środku... Co to miało być? Czy ty próbowałeś? Czy ty próbowałeś? Próbowałam cię dupskiem strącić, ale nie dał. Moje dupsko jest tak po prostu potężne, że... Nie wyliczyłaś sobie dobrze klocków, czy co? Nie, po prostu mówicie, że moje dupsko jest tak potężne, że... No nie, przepraszam, inaczej! Twoje dupsko jest tak potężne, że po prostu nie było miejsca na tym klocku. Tak zrobiłeś. Tak więc, moi drodzy, to było, gra to została nie zakończona fair. Troszeczkę jakby nie, rewanż, to było... Rewanż? Nie, to było 2 IQ z mojej strony. Kiedyś rewanż. Jak tutaj nasi kochani będą... Jak widzowie będą chcieli rewanż, tak. To zrobimy rewanż. To wtedy będziemy już wiedzieli, jak to... Jest nawet moja platforma widoczna. O tam. Tak. Ej, dużo tej wody tu się zrobiło w sumie. Wiesz, tak czy inaczej. Moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę. Ale ciągle sobie nie ustalił nagrody, więc nic nie dostanie. Najwyżej co może dostać, to po prostu nie wiem. Po gratulacje. Do zobaczenia w kolejnym i cześć.